Staramy się zmniejszyć ilość produkowanych odpadów, czyli zwiększyć tak świadomość, żeby ludzie produkowali mniej śmieci. A co ważne, tego typu inicjatywy też w Europie funkcjonują całkiem sprawnie. Są duże europejskie miasta, w których 70% strumienia odpadów, i to i z odpadów komunalnych od mieszkańców, i odpadów odbieranych od przedsiębiorców, jest przekształcane. Tylko 30% trafia do spalarni albo na składowiska, raczej do spalarni. Takim przykładem jest Maastricht, ale też na drodze do Zero Waste znajduje się cały region Barcelony, Wenecja, Treviso i jeszcze kilka innych włoskich miast. Już nie mówimy o małych miasteczkach, które to jest w miarę proste i łatwo realizowane. No my staramy się ograniczać ilość produkowanych odpadów, staramy się wpływać na zachowania mieszkańców, staramy się edukować. A w Polsce, i to jest też dla Państwa, myślę, ważna informacja, a zero waste staje się powoli modne. Ograniczanie odpadów staje się modne. Myśmy założyli niejako, bazując na doświadczeniach właśnie z Brukseli, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, odłam tego Stowarzyszenia Europejskiego tutaj, na naszym lokalnym gruncie, latem 2 lata temu. W ciągu 2 lat udało nam się uzyskać grupę na Facebooku, która powoli dobiega 40 tysięcy osób. Z całkiem rozsądnymi zasięgami, z rozbudowaną działalnością właśnie w każdym dużym polskim mieście. Zainteresowanie jest naprawdę ogromne. Mamy szereg rozmaitych akcji, takich właśnie wychodzących do klientów. Typu akcje z własnym kubkiem, gdzie kawiarnie mogą sprzedawać odrobinę taniej kawę klientom, którzy z własnym kubkiem, zamiast kupować ją w kubku jednorazowym. Co też jest z kolei bardzo korzystne dla środowiska, bo nie generujemy odpadów, czyli papierowych, teoretycznie kubków, które papierowe w praktyce nie są, bo są wielomateriałowe, powlekane z środka plastikiem i właściwie nierecyklingowane. Raptem 0,25% tych kubków w skali globu jest recyklingowane. Cała reszta jest składowana, ale trafia gdzieś w środowisko. Więc mamy jakby takie dwa główne typy działalności, dwa główne modele funkcjonowania organizacji Zero Waste. Jedną jest próba budowania prawa, próba zmieniania prawa tak, żeby można było, żeby trzeba było wytwarzać coraz mniej odpadów, żeby trzeba było zmieniać świadomość. A druga to właśnie zmiana świadomości, kształcenie, próba docierania do Polaków, żeby pokazać im, że można żyć inaczej, że można mieć inne wartości, inne normy, czy inne wzory postępowania, jeśli chodzi o odpady, między innymi właśnie o food waste. I tutaj mam wrażenie, że właśnie bardzo dobrym rozmówcą są nasi goście, którzy wprowadzają w praktyce bardzo pracę politykę ograniczania food waste na bardzo wielu polach. Mógłby się Państwo poświęcić na to. Witam serdecznie, nazywam się Tomasz Krachołek, jestem szefem Szczecin Restauracji OZO. Agnieszka Heksa, dobrze mnie słucha? Tutaj bardzo dużo zostało już powiedziane przez kolegów przed nami, i więc może chcielibyśmy się tutaj skupić na konkretach wdrażanych w naszych restauracjach. Więc przede wszystkim traktując problem Zero Waste, jakby musimy się skupić nie tylko na kwestii jedzenia na kuchni, ale też na wielu właśnie obszarach, które już tutaj zostały też powiedziane, jak na przykład szkolenia pracowników. My na przykład bardzo dużo czasu poświęcamy na szkolenia pracowników, wdrażamy upselling, aby nasi kelnerzy potrafili wyczuć potrzeby gościa, nie żeby, jak to jeszcze kilka lat temu było, wciskanie jak najwięcej, żeby rachunek był największy. I to rzeczywiście przynosi wartości dodane, bo taki gość pracy, czuje się zaopiekowany, nie czuje się, że jego portfel nie został szarpnięty. Mamy mniej grupowe, nie korzystamy z BMW, na przykład na imprezach grupowych, mamy personalizowane menu grupowe, gdzie bardzo naciskamy na sprzedaż, gdzie nasi menedżerowie rozmawiają z grupami, staramy się wyczuć ich oczekiwania, tak żeby wybrali menu takie, żeby jak najmniej właśnie tych resztek zostało, a jak już zostanie, to też jest opcja u nas, że przechowujemy to jedzenie na szybko, nie?
i pozwalamy odebrać na tej następnej czy dwa dni po, więc też staramy się rozmawiać z gośćmi, żeby przechodzili po te resztki, więc to też bardzo fajnie się sprawdza, bo wiadomo, że impreza grupowa, trochę dnia alkoholu, nikt nie będzie ze sobą zabierał staraż tego samego dnia, więc to na przykład się sprawdza u nas. Czy pakowanie na wynos przy stolikach dwu, cztery, sześcioosobowych, takie odczarowywanie wstydu, bo jednak to też jest zauważone u nas w restauracji, że gość czasem się wstydzi, zastanawia się, czy zostało wystarczająco dużo tego jedzenia na tyle, że mogę go zabrać do domu, czy jeszcze nie, więc nasi kelnerzy są tak briefowani, żeby namawiali gości do tego, żeby to jedzenie zabrali. Mogą wytłumaczyć, w jaki sposób mogą najlepiej odgrzać pizzę czy inne dania z naszego menu. Wracając do szkoleń pracowniczych, tłumaczymy tutaj, czym są poszczególne produkty, czym jest sorgo, czym jest kiełbasa anduja, żeby mogli... Dokładnie, wprowadzamy cały czas jakieś nowinki, nowości gastronomiczne. Tak po to, żeby zwrócić uwagę naszych gości, tak, że staramy się odżywiać zdrowo przede wszystkim, tak sezonowo. No i przede wszystkim tak komponować dania, jeśli chodzi o ilości, no i wszystkim zwracając uwagę na tak zwany food cost, tak, żeby jednak ta porcja była zjadana w całości, tak, a nie że gość zostawia na talerzu dużą część swojego dania. Tak więc mamy na to bardzo duży nacisk przed każdą zmianą karty, robimy kres panele, które nam doskonale pokazują na to, czy gość, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, czy dziecko, tak? Czy jest w stanie zjeść danie tego w całości. Jeśli zostają resztki na talerzu, staramy się jakby to oczywiście odważyć, jeszcze raz przerobić cały materiał, tak? Kosztowy, przede wszystkim surowcowy, tak? I dokonać oczywiście zmian, tak? No, po dwóch latach udaje nam się to realizować, tak? Bardzo często zwracamy uwagę i też uczulamy kelnerów na to, jeśli zostanie jakiś większy kawałek dania na talerzu, tak, po zjedzeniu posiłku, po zapłaceniu, żeby delikatnie też spytali się naszych konsumentów, co było nie tak, czy na przykład nie mam dnia, nie mam apetytu, tak, czy na przykład coś jest nie tak w składzie dania. Więc no, też na bieżąco staramy się zbierać różne informacje. Więc tutaj rzeczywiście kelnerzy mają ogromną moc i ta sprzedaż, o którym tutaj panowie wcześniej powiedzieli, nasz dział sprzedaży na rynku jest mocno połączony z działem kuchni. Staram się, żeby ta komunikacja tutaj wszystko nas wpadła. Dokładnie tak, traktujemy jakby całościowy zespół, jako całość, tak. Staramy się, żeby ten obieg informacji był, tak, żeby żadna informacja istotna dla nas nie została zatajona. Tak, no i przede wszystkim chcemy współpracować, tak, jak wiadomo, jest dział sprzedaży, tak, jest dział produkcji, tak, jest dział planowania. Chcemy, żeby te wszystkie elementy współgrały z tym, ponieważ jesteśmy restauracją, tak, i nigdy nie możemy przewidzieć, ilu gości mamy akurat na dany dzień, tak, czyli to też wiąże się z tak zwaną naszą produkcją dzienną. Tak, a że jesteśmy ortho, tak, staramy żyć naturalnie, tak, i przede wszystkim staramy się nie produkować za dużo. To, co tutaj było ciekawe wspomniane, że na temat wielkości lodówki, że im większa lodówka, to tym więcej żywności można w niej nie przechować. Dlatego już w nowych lokalizacjach staramy się, żeby ten dział magazynowania, czyli chłodni, był w miarę możliwości jak najmniejszy, ponieważ chcemy, żeby jedzenie było przygotowane krótko, tak, po wyprodukowaniu, tak, no i w jak najmniejszych ilościach po to, żeby produkować na bieżąco. W jaki sposób się pojawił Państwa pomysł na to wdrożenie i teraz na zero-waste? Jesteśmy ostatnio, ale proszę Państwa, my nie słyszymy, Państwo sobie rozmawiacie do siebie. Jedynie pan po prawej stronie. To ja tylko jeszcze pytanie może rzeczywiście. Ja zapytałem, skąd się u Państwa pojawił pomysł na samo wdrożenie tej zbiorowicy? Tak jak
w naszym logotypie widać People Music Nature i stawiamy bardzo mocno na nature. W tym momencie mamy trzy lokale w Krakowie, w Warszawie i Poznaniu. Posadziliśmy niespełna 3000 roślin oczyszczających powietrze. Prowadziliśmy kampanie antysmogowe. Sadziliśmy rośliny, mamy w każdym daniu, w każdej sekcji dań pozycje wegetariańskie i wegańskie. I jakoś to było naturalnym krokiem, że prowadziliśmy też praktyki zero waste'owe, żeby dalej to nature było atakowane z każdej strony. Wiarygodnie, tak, na rynku właśnie gastronomicznym, bo wiemy, rynek gastronomiczny restauracyjny się ciągle rozwija, tak? Ciągle powstają nowe koncepty, nowe trendy, tak? No a część na pewno restauracji zapomina właśnie o zero waste, który jest po prostu bardzo istotnym elementem, tak, każdej kuchni, każdej gastronomii. Znaczy też bardzo dużo prowadzimy szkoleń też zagranicznych, wyjazdowych, jeździmy, staramy się doglądać najlepszych. Tak jak rozmawialiśmy z Musimą Buturą, który odwiedzi nas w tym roku, który tak naprawdę zapoczątkował trend Food Respect i staramy się uczyć się od najlepszych. Widzimy po restauracjach prosperujących, którzy od dawna wdrażają te praktyki do swojej restauracji. Dlaczego? My mamy nic z tym nie lepszego. A boimy się, czy nie mamy klientów w tej kwestii, zanim się Państwo jeszcze raczej wdrażać do praktyki? Zanim to ciężko powiedzieć. Ja myślę, że oni raczej pozytywnie reagują na to, co my już wprowadzamy. I tak jak na przykład marketingowo w menu wpisaliśmy takie duże hasło bądź nature, poproś bez słomki. I kelnerzy tłumaczą, że można zamówić bez słomki, no, nawet jeżeli to jest słomka ekologiczna, to nie wygenerować tych odpadów. Więc reakcje są bardzo pozytywne, już po dzięki kampanii edukujących na naszych social mediowych kanałach. Staramy się maksymalnie dawać dużą ilość wywiadów i wysyłać newslettery do naszych gości zainteresowanych tym, co się dzieje w branży, na bieżąco. I odpowiedź jest bardzo pozytywna. A my też, jak obserwowaliśmy w stowarzyszeniu, bardzo szybko jak zmieniają się postawy w kontekście reakcji z własnym kubkiem, kiedy rzeczywiście na samym początku przystąpiły małe kawiarnie wyłącznie, ale później pod presją klientów zaczęły się zgłaszać duże sieci kawiarni po to, żeby się włączyć, żeby pojawić się jakieś takie mapie, na której zaznaczone są miejsca, w których można przyjść i kupić sobie kawę właśnie do własnego kubka. Było widać, że tego typu działania pojawiały się jakby dwutorowo. Z jednej strony dlatego, że chcą klienci, z drugiej strony dlatego, że podobne akcje prowadzone są w tych samych sieciowych kawiarniach za granicą, gdzie jednak poziom świadomości jest dużo wyższy niż w Polsce. No dobrze, a w takim razie, czy jest coś, co Państwu nie wyszło? Coś, co chcielibyście zrobić, a czego jeszcze się nie udało w kontekście właśnie rozwiązania takiej strategii z Zero Waste? To znaczy teraz zaczynamy wdrażać nowe opakowania bonusowe, które są stricte związane z marketingiem, PR-em. Tworzymy nowy branding opakowań tak, żeby stało się to jeszcze bardziej modne. Do tej pory bazowaliśmy na takich szeroko dostępnych produktach, a tak jak kilka lat temu zaczynało się pojawiać na rynku takie materiałowe torebki zakupowe z różnymi hasłami, w różnych kolorach, zaczęliśmy zauważyć, że nasi goście z tego korzystają i chętniej respektują Zero Waste. Więc mam nadzieję, że to wyjdzie, ale to nie wyszło. 3 miesiące po otwarciu restauracji wdrożyliśmy kampanię antysmogową i to było bardzo trudne do wdrożenia i bardzo to była mozolna praca, bo rozdawaliśmy maseczki antysmogowe, ulotki antysmogowe, zobaczyliśmy jak działają te rośliny oczyszczające powietrze w lokalu. Cały problem dopiero się pojawiał i rzeczywiście tutaj proces był nie tak spektakularny, jak byśmy się spodziewali i chcemy wrócić z kampanią edukacyjną, ale właśnie w tym roku już a propos Zero Waste, bo półtora rocznej działalności myślę, że już będzie większy odzew. No to kolejne pytanie, czy Zero Waste Państwu na mnie się opłaca? Przepraszam bardzo, można wprowadzić. Przepraszam, że tak przerywam Państwu, ale bo myśmy się trochę rozjechali z tematem.
Bo spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o food waste. I mam wrażenie, nie wiem, może tylko moje jest wrażenie, że troszkę się zupełnie mijamy z celem spotkania, bo ja przyjechałem tutaj specjalnie zarezerwowany czas, swój cenny czas, nie ukrywam, i myślałem, że skupimy się na rzeczach rzeczywiście istotnych. Naprawdę, nie wiem, czy tylko jest moje takie wrażenie, czy Państwo też może takie wrażenie odnosicie. Bo trochę tutaj no, zupełnie nie w tą stronę chyba idziemy, to się pójść. Dobrze, a może ja zacznę od strony kulinarnej, tak, że jeśli chodzi o racjonalizowanie, tak? Bo przede wszystkim zaczynamy od personelu, który zatrudniamy, tak? Staramy się zatrudniać kucharzy, przede wszystkim szefa produkcji, tak? Bo jest osoba odpowiedzialna za zespół kucharzy, którzy produkują nam produkty, tak? Do sporządzania tam na kuchni właściwej. Tak, oczywiście dobór szefów kuchni, którzy jakby są świadomi tego, jak obracać prawidłowo towarem, który jest jakby de facto dany. Tak, ponieważ szef kuchni obraca pieniędzmi swoich właścicieli restauracji, tak, więc jakby ma dużą odpowiedzialność. Tak, jeśli chodzi o kupowanie produktów, tak, staramy się nie kupować na zapas, tak, czyli jakby unikamy tego magazynowania. Tak samo nasze magazyny są bardzo skromne, tak, staramy się kupować świeżo oraz dosyć często. Przede wszystkim zwracamy bardzo dużą uwagę na terminy, tak, przydatności, tak, czyli standardowy gastronomii, tak, czyli coś, co jest krótkim terminem, jest jakby przetwarzane, wydawane na bieżąco. Tak, to co jakby może powstać, no to wiadomo, tak, staramy się to jakby zabezpieczyć. Przede wszystkim kupowanie z produktów bez tak zwanego opakowania transportowego, tak. Staramy się na chwilę obecną kupować produkty na paletach. Tak, jeśli jest taka możliwość, jeśli chodzi o dany produkt, żeby nie obciążać dodatkowo jakby wywozu, tak, czystości restauracji, tak samo wielką ilość kartonów i potrzebnych rzeczy.